Nee, 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 nee. Siemanko kochani, witajcie z powrotem na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i mówię z powrotem specjalnie, bo przez jakiś czas nie wrzucałem żadnych materiałów tutaj ze względu na swoje, że tak powiem, życie prywatne i zawodowe, o czym pisałem wam na Facebooku, za co oczywiście bardzo serdecznie przepraszam, ale mam nadzieję, że ten materiał rozpocznie znów z powrotem regularne wrzucanie materiałów na YouTube'a. I dzisiaj wracam do was z recenzją książki Black Spire, najnowsza pozycja z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, jeżeli chodzi o wydawnictwa książkowe, książka, która miała być rzekomo tylko promocją Galaxy's Edge, ale ze względu na swoją autorkę, czyli Delilah S. Dawson, twórczyni książki Phasma, długo wyczekiwany tytuł i naprawdę z niecierpliwością chciałem się przekonać, jak prezentują się dalsze przygody bohaterki poprzedniej książki, czyli V. Moradi, Szpieg Rezystansu. Krótkie tylko wyjaśnienie, dlaczego dzisiaj forma podcastowa i nieco gorsza miniaturka. Obie te rzeczy można rozwiązać za pomocą jednej odpowiedzi. Brak żony w domu, żona pojechała na koncert i niestety nie może mi pomóc rozłożyć za bardzo sprzętu, jak i również nie jest w stanie wykazać się swoimi umiejętnościami artystycznymi i stworzyć miniaturki, więc muszę te rzeczy załatwiać samemu. Tak więc mam nadzieję, że wytrzymacie tylko i wyłącznie z moim głosem i mam nadzieję, że to, co dzisiaj wam zaserwuję, spodoba się chociaż trochę. I standardowo zaczynamy od fabuły bezspoilerowej, ponieważ cała recenzja będzie bezspoilerowa w miarę. Postaram się oczywiście najważniejsze fakty zostawić ukryte przed wami, żebyście mogli sami je poznać poprzez książkę, ale zaczynamy standardowo od opisu fabularnego, ponieważ tytuł skupia się na tej samej bohaterce, którą poznaliśmy w książce Phasma, czyli V. Moradi, jedna z najlepszych szpiegów rezystansu, która tym razem rozpoczyna swoją nowy etap przygody po wydarzeniach z książki Phasma. I tutaj sam tytuł jest oczywiście bezpośrednią kontynuacją, ponieważ akcja książki rozpoczyna się tuż przed przebudzeniem mocy. Kilka stron po rozpoczęciu książki dowiadujemy się o zniszczeniu Hoznain Prime i sama V. Moradi otrzymuje zadanie wybudowania, że tak powiem, oddziału czy też placówki rezystansu zapasowej na planecie Batu. Na planecie Batu, która nie jest specjalnie uczęszczana, jest spokojną, odległą planetą, na której rezystans chce zapuścić korzenie i mieć zapasową placówkę, gdyby była ona kiedyś potrzebna. I oczywiście nasza V. Moradi w towarzystwie droida o imieniu Pok wyrusza na to zadanie, jak i również towarzyszy jej kardynał. Kardynał, czyli powiedzmy oficer First Orderu, który ją w poprzedniej książce więził, torturował, ale którego udało się przekabacić na powiedzmy tą dobrą stronę. I oczywiście poza tworzeniem samego posterunku na planecie Batu, relacja między V. Moradi a kardynałem występuje tutaj, jakby jest jedną z kluczowych rzeczy. I oczywiście obserwujemy, jak właściwie wygląda życie na spokojnych peryferiach galaktyki, jak wygląda stosunek mieszkańców galaktyki zarówno do First Orderu, jak i również do rezystansu i jak właściwie radzą sobie resztki rezystansu po wydarzeniach, czy to z Przebudzenia Mocy, czy to również z The Last Jedi. I dzisiejszą recenzję muszę zacząć od najważniejszej kwestii związanej z tą książką. Jeżeli chcielibyście wiedzieć chociaż jedną rzecz, najważniejszą, najbardziej krytyczną moim zdaniem, jaka jest, ona jest niesamowicie różnorodna. To jest najlepsze słowo, jakie znajduję, ponieważ u autorce udało się tak dużą ilość stylów i sposobów opowiadania historii zmieścić w jednym tytule, że jest to niesamowite i jest to bardzo mimo wszystko dziwne doznanie. Bo ponieważ sam początek książki, który dostajemy fabularnie, kiedy nasza bohaterka ląduje na Batu, wygląda jak żywcem wyciągnięty z RPGa. Po prostu naszym bohaterom coś nie wychodzi, tracą wszystko i muszą, że tak powiem, z samych podstaw podnosić się i starać się osiągnąć jakieś tam założone misje odgórnie. Niektóre wyprawy naszej bohaterki, niektóre interakcje z pozostałymi mieszkańcami planety Batu, niektóre jej zadania, jakie otrzymuje, to wszystko wygląda żywcem wyciągnięte niczym z gry KOTOR, czy też innego RPGa od BioWare, czy też od jakiegokolwiek innego twórcy. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest niesamowicie dziwne uczucie, bo tak jakbyśmy czytali scenariusz do gry RPG. Druga część jest to chyba najgorszy element całej tej książki, czyli ja to nazywam część reklamowa. Bardzo, szczególnie na początku książki mamy opis, kiedy nasza bohaterka trafia do
Batu, trafia do tego Black Spire Outpost, czyli tej wioski, którą rzekomo widzimy w parku rozrywki Galaxy's Edge. I to jest naprawdę reklama. Kiedy nasza bohaterka przechadza się przez tą miejscowość, mamy oczywiście opis przyrody, mamy opis tego, jak wygląda samo miejsce, czym zajmują się ludzie, ale właśnie to widać niesamowicie, jak są opisywane poszczególne atrakcje, czy też poszczególne stoiska w samym Black Spire. Mamy oczywiście złomowisko dobrego bohatera, mamy kantynę, mamy sklepy, w których możemy kupować różnego rodzaju rzeczy i te również sklepy występują w samym parku rozrywki. I teoretycznie łączy się to fabularnie, teoretycznie występuje to w książce i ma to jakieś znaczenie, ale z drugiej strony ciężko pozbyć się tego głosu z tyłu głowy, który mówi, ej, to jest żywcem reklama samego parku rozrywki. Na szczęście jednak, mimo wszystko, książka dosyć szybko jakby to sobie odpuszcza i kiedy już poznajemy podstawowe lokacje, podstawowych bohaterów, najważniejszych w samym Black Spire Outpost, wyruszamy w oczywiście kontynuację naszej przygody, która krąży mniej więcej w tematach szpiegowsko-wywiadowczo wojskowo-miłosnej. I tutaj autorce udało się bardzo sprawnie połączyć naprawdę sporą ilość wątków, jeżeli chodzi o to, jak przedstawiany jest First Order, jak przedstawiany jest Resistance, jak odbierany jest przez mieszkańców galaktyki, jak i również jak radzą sobie bohaterowie po jednej i po drugiej stronie z istniejącą sytuacją, jak i również sami mieszkańcy Black Spire Outpost. I naprawdę momentami jest to niesamowicie dziwne, kiedy mamy takie elementy, które wyglądają jak zupełnie inna opowieść. Mamy ten element RPG, mamy ten element reklamowy, mamy element szpiegowski, mamy element miłosny, mamy elementy dramatyczne i jakkolwiek niektóre z nich mogą średnio nam podchodzić, średnio nam pasować, to całościowo naprawdę komponuje się to naprawdę niezły tytuł i czytam, muszę przyznać, że po pierwszych 100 stronach, kiedy trochę się męczyłem przez pierwsze 100 stron, potem książka niesamowicie mnie wciągnęła i bardzo naprawdę chciałem wiedzieć, co będzie się działo dalej. Następną rzeczą, na którą oczywiście warto zwrócić uwagę przy tym tytule, są pewnego rodzaju cechy charakterystyczne, które bardzo mocno rzuciły mi się w oczy i w większości przypadków są one na plus. I pierwsza rzecz, którą muszę bardzo mocno pochwalić tutaj samą autorkę, czyli panią Dayla Dawson, potrafi ona bardzo dobrze zmieniać styl. W trakcie naszej przygody oczywiście obserwujemy całą historię z perspektyw różnych bohaterów. Głównie oczywiście nasza pani szpieg Vi Moradi, ale również kardynał, również inni towarzysze podróży, którzy do nich dołączają. Prosto, powiedzmy, wielkoduszny, prosty chłopak ze wsi, cwaniaczkowaty pirat z gigantyczną charyzmą, czy też sadystyczny oficer First Orderu. I za każdym razem, kiedy nasza autorka zaczyna opowiadać historię z ich perspektywy, ich oczami, opisuje ich myśli, odpowiednio dobiera styl, co jest rewelacyjne. Kiedy najbardziej mi się to rzuciło w oczy, kiedy właśnie mamy takiego 25-letniego chłopaka ze wsi, który całe życie żył na tej wsi zamknięty i w końcu się wyrwał na zewnątrz i kiedy widzimy historię z jego perspektywy, on patrzy na świat z perspektywy wiary, z perspektywy prostoty, podziwiania przyrody, a podczas gdy Vi Moradi obserwuje, ona patrzy cały czas z nadzieją na to, że Resistance pokona First Order. Kiedy mamy oficera First Orderu, mamy oczywiście jego sadystyczne podejście, że wszyscy są do niczego, że tylko porządek, tylko ognuk, tylko to musi być. I każdy bohater, czy to kardynał, czy to inni towarzysze podróży naszej bohaterki, z perspektywy których autorka opisuje całą historię, to jest świetne. To naprawdę świetnie się spisuje i to miksowanie, czasami nawet mamy takie krótkie dwu-, trzystronicowe rozdziały z perspektyw różnych bohaterów, ta przemienność jest niezwykle przyjemna. Naprawdę to się świetnie czyta i to, jak autorce udało się to sprytnie połączyć w jedną całość, jest godne podziwu. Z drugiej jednak strony, przez cały tytuł, mimo tego, że byłem dosyć pozytywnie zaskoczony i podobała mi się sama lektura, nie mogłem pozbyć się przekonania, że cała książka jest mocno naiwna. Fabuła w pewien sposób opowiada o tym oczywiście, że nasza Vi Moradi stara się założyć bazę, czy też jakiś outpost, tak zwany, jakąś placówkę rezystansu na planecie Batu. I samo założenie nie jest złe, ale wykonanie tego i jakby naiwność tego, że bohaterowie nigdy, że inni mieszkańcy się nie dowiedzą, że nie wydadzą, że First Order się nie zainteresuje, albo nawet to, co się dzieje w samej końcówce, na ostatnich stronach, to wszystko zakrawa na niesamowity taką naiwność. To się łączy jakby z tym wątkiem RPG-owym, powiedzmy, ponieważ nasza bohaterka jest święcie przekonana, że jak przekona kilku bohaterów z wioski, to już będzie bezpieczna przed First Orderem. To tak nie działa. Jakby cała ta książka
bardzo mocno jest naiwna i bardzo mocno widać tutaj takie wątki, które mają być przekazane przez samą autorkę, ponieważ bardzo często First Order w książce jest określane jako bullies, czyli jako ci gnębiący, dręczący biedniejszych, słabszych, innych ludzi. I tutaj jakby autorka bardzo mocno pokazuje o co właściwie walczy Resistance. Resistance walczy o to, żeby pokonać First Order, który jest właśnie takim bully galaktyki na każdej skali. Nieważne, czy na pojedynczej osobie, czy na planecie, czy na systemie planetarnym, czy na całej galaktyce, oni są bully i są źli. I w pewien sposób autorka to tłumaczy oczywiście i wiemy z materiałów dodatkowych, że ona opowiadała, że sama w młodości, czy też w swojej przeszłości była ofiarą przemocy zarówno domowej, jak i również seksualnej i jakby w ten sposób chce podzielić się tą swoją traumą i jakby rozumie przeżycia osób, które czegoś do tego doznały. I jakby rozumiem aspekt, nazwijmy to pedagogiczny, edukacyjny tejże książki, ale momentami bardzo mocno jest to widoczne i to przesłanie jest takie bardzo, bardzo proste, takim cepem walone po głowie, że nie można być bullying, trzeba się stawić, trzeba stawiać opór i nie można sobą nie można pozwolić, żeby ktoś nas gnębił i oczywiście całkowicie się z tym zgadzam, ale momentami bardzo mocno wyrasta to, że tak powiem, na pierwszy plan. Kolejna rzecz, którą jednak zaliczam na plus, to bohaterowie. Jakkolwiek bohaterowie nie są jakoś bardzo oryginalni, bardzo wyróżniający się, są solidnie napisani. Naprawdę dialogi, które występują między naszymi bohaterami, czy to między Vimoradi a pijanym piratem, który ma niesamowitą charyzmę, a samym kardynałem, o której za chwilę jeszcze powiem, to są świetne rzeczy, ale najlepszą rzeczą, naprawdę absolutnie rewelacyjną, jest droid Pork. Droid Pork, który ma pomagać, oczywiście jest droidem lecząco, że tak powiem, robolskim, czyli on ma przenosić jakieś duże ciężary, budować samą bazę i jednocześnie leczyć członków całej ekipy. I oczywiście jest to standardowy droid, ale jego to nie jest charyzma, to nie jest nawet sarkazm, to jest jego czarne poczucie humoru, jego wisielczy humor, jego przekonanie, że ludzie są niedoskonali. To jest kolejny droid, który jest troszeczkę modyfikacją K2SO, troszeczkę połączeniem z R2D2, ale jest rewelacyjny. Po prostu to jest coś niesamowitego i praktycznie każdy dialog, każde zdanie, jakie on wypowiada, tak idealnie się komponuje. I tutaj naprawdę czapki z głów dla pani Dawson. Umie ona pisać dialogi. Naprawdę te rozmowy między poszczególnymi bohaterami są naprawdę niesamowite i POK, czyli droid Resistansu, zajmuje pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o bohaterów, chociaż ciężko mi nie utożsamiać się, czy nie polubić pozostałych bohaterów, gdzie każdy z nich ma problem, każdy z nich jakieś ma obawy, niepewności i oni są wszyscy zbierani wokół siebie ze względu na te swoje wady i starają się przeciwstawić właśnie temu First Orderowi. Natomiast mówiąc o samym First Orderze, mamy tutaj oczywiście kardynała. Kardynała, który jest byłym szturmowcem, byłym oficerem First Orderu, który przechodzi pewnego rodzaju rekonwalescencję, rehabilitację i w pewnym momencie dołącza do Vimoradi, żeby towarzyszyć jej w misji. I ta książka jest świetnym pogłębieniem tego, jak wygląda życie szturmowców w First Orderze. Sam kardynał opowiada o tym, gdzie musiał kilka tygodni, kilka miesięcy po przejściu na stronę rezystansu przejść terapię, żeby wybić sobie z głowy wszelkiego rodzaju propagandę, przekonania tego, żeby patrzeć na cały świat. I niesamowitym, jedną z najlepszych scen w całej książce jest fakt, kiedy on próbuje jakby intuicyjnie i emocjonalnie pocałować Vimoradi, ponieważ nigdy w życiu nie był zakochany. I w tym momencie mamy opis kardynała, kolesia, który ma 34 lata, czy nawet więcej. On jest po prostu tam już w sile wieku. Znaczy, no jest potężnym, silnym facetem, który mimo jakichś tam ran odniesionych w poprzedniej książce naprawdę prezentuje się silny, ale ma mentalność kilkuletniego, kilkunastoletniego dzieciaka, który nie wie za bardzo, jak funkcjonują emocje, nie wie, jak powiedzieć komuś, że na nim mu zależy. Pierwszy raz w życiu przeżywa to wszystko i z jednej strony można powiedzieć, że to jest słodkie, że to jest zastanawiające, ale z drugiej strony to jest traumatyczne i przerażające, jak bardzo First Order potrafi wejść w umysły małych dzieci i indoktrynować je przez całe absolutne życie. I sam kardynał z goryczą w głosie o tym mówi, opowiada. To jest naprawdę coś niesamowitego i pod tym względem Dawson po raz kolejny pogłębia ten świat, pogłębia świat Gwiezdnych Wojen, jeżeli chodzi o First Order w niesamowity sposób. I po raz kolejny ma okazję dziewczyna pokazać, szanowna pani, szanowna autorka, pokazać, jak umie ona opisywać przemoc i brutalność. Bo nie jest to oczywiście pozycja na poziomie Fazmy, która dla mnie jest chyba najbardziej brutalną książką, jeżeli chodzi o nowy kanon gwiezdnowojenny, ale mimo wszystko i tutaj zdarzają się sytuacje, które są nieprzyjemne i są brutalne. I w pewien sposób za pomocą języka angielskiego
polskiego autorka umie opisywać na przykład scenę przesłuchania Vimo Radii przez oficera First Orderu, czy też przez szturmowców w tak brutalny i w tak bezpośredni sposób, że mnie ciarki przechodziły. I nie wiem, jak ona to robi. Żadna inna książka gwiezdnowojenna, nieważne czy ludzie się zabijali, czy torturowali, nie potrafiła tego tak dobrze ukazać jak tutaj. I jest tego sporo. Jest naprawdę czuć ten ból, mimo że teoretycznie dzieje się wszystko na batu, że jest jakoś tam miło, radośnie, że mamy jakieś przygody. Jest to momentami brutalne i bezwzględne, łącznie oczywiście z całym finałem. Czuć ten ból, czuć te przekonania, czuć te wyzwania, jakie stoją przed bohaterami i ja to oceniam naprawdę na plus, bo to jest coś, co potrafi przynajmniej mnie poruszyć i jest to, są to momenty, gdzie pani Dawson, która sama stwierdziła, że chce dodawać takie rzeczy, chce dodawać takie aspekty w swoich książkach, jest dobra, jest naprawdę czymś innym i jakby takim urzeczywistniającym całą tą rzeczywistość świata Gwiezdnych Wojen. Tak więc, moi drodzy, jak mogę podsumować samą książkę Black Spire? Jest to tytuł dziwny, nietypowy, wymieszany, który zawiera w sobie wiele różnych elementów, które nie każdemu muszą podejść, nie wszystkie. Ale biorąc pod uwagę, jak prezentuje się sposób pisania tej książki, jak prezentuje się sama historia, która, trzeba przyznać, może być naiwna, może być dosyć uproszczona. Jednakże styl pisania, sposób pisania, dobór dialogów, tworzenie bohaterów, prowadzenie bohaterów, jak i również jej charakterystyczny mimo wszystko już styl pani Dawson, bardzo polecam Black Spire. Naprawdę, nie jest to na szczęście w większości przypadków jakaś taka promocja Galaxy's Edge po prostu od Park Rozrywki, tylko jest to naprawdę tytuł, który mimo swojej naiwności, mimo swojej prostoty dodaje nam dużo ciekawostek ze świata Gwiezdnych Wojen, a też potrafi wciągnąć. I relacja między Vimo Radii a kardynałem, która jest prowadzona przez tą książkę, relacja z innymi bohaterami, wady tych bohaterów, to wszystko sprawiało, że każdą następną stronę chciałem chłonąć i ostatnie chyba 100 stron pochłonąłem w ciągu jednego dnia, bo jest to dobry tytuł. Naprawdę. Jeżeli czytaliście Fazmę i podobała wam się i nie przeszkadzała wam aż tak bardzo długość tej książki, Black Spire jest dla was. Jeżeli przeszkadzała wam Fazma, jeżeli chodzi o długość, Black Spire będziecie podobnie odbierać. Uproszczenia, głupotki, czy też jakaś taka naiwność książkowa również może być nieco problemem, ale dla mnie jest to naprawdę dobra książka. Ja chciałbym dostawać takie książki, które są dobrze napisane, bo jakkolwiek nie znam się na literaturze, nigdy tego nie będę twierdził, że znam się na tej dziedzinie kultury, ale tutaj mam wrażenie, że autorka ma to coś, ma to poczucie, chęć pisania i dalsze przygody Vimo Radii, czy też dalsze przygody kardynała i innych bohaterów na planecie Batu, jak najbardziej chciałbym po prostu poznać, zobaczyć i wiedzieć dalej, bo naprawdę, pani Dawson, ma pani mój szacunek, ląduje pani powiedzmy w pierwszej piątce najlepszych autorów nowego kanonu Gwiezdnych Wojen. Gratuluję serdecznie i mimo wszystko polecam. Naprawdę polecam, bo jest to dobry tytuł, ciekawy tytuł, nieco rozbudowujący świat Gwiezdnych Wojen, o czym będę mówił co nieco w ciekawostkach w osobnym materiale, ale naprawdę naprawdę polecam mimo wszelkiego rodzaju wad i niedociągnięć tego tytułu. Black Spire, moim zdaniem naprawdę warto się zapoznać. Natomiast oczywiście wy sami podejmiecie decyzję i ci z was, którzy już czytali książkę albo mają jakieś wszelkiego rodzaju pytania, mogą zadać te pytania lub podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach, czy to pod tym materiałem, czy to również na Facebooku. A za dzisiaj wam dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że chociaż trochę ten podcast wam się podobał, że chociaż trochę was przekonałem lub nie przekonałem, lub dostarczyłem wam jakieś informacji. Standardowo dajcie znać w komentarzach. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce na następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!